Witajcie bardzo serdecznie na szkole Świat Karmelka. Ogólnie słuchajcie, dzisiaj się będzie dużo działo. Bardzo dużo, ponieważ, uwaga, rzecz numer jeden. Jutro jedziemy na trening wyjazdowy z Czekusiem i startuje 80 L, czyli metr. Dzisiaj będziemy czyścić sprzęt i się ogólnie szykować na ten trening. I trzecia rzecz to dzisiaj mam pierwszy trening na Quantisiu z panią Ewą i w ogóle będę dzisiaj bardzo długo w stajni. Znaczy, że też mam oczywiście trening, tylko nie wiem, czy będę miała cokolwiek nagrane, bo no, tam mnie nie ma kto nagrać, bo jeżdżę z dziewczynami i po prostu nie mam ich kto nagrać, a mój tata, mojego taty nie będzie. Mój tata dopiero przyjedzie na trening na Quintisiu, więc z tego będę miała nagrania, ale z treningu z dziewczynami o Czekusiu nie będę miała niestety. Dzisiaj ogólnie mamy bez skoków trening z dziewczynami, więc tak, no też nie ma za bardzo co nagrywać. Po prostu taki trening dla rozruszania przed jutrem. Plus, co jeszcze chciałam powiedzieć, no dzisiaj będę ogólnie bardzo długo w stajni, bo trening mam na 16, ale jest, nie wiem, jest około, nie wiem, która jest godzina, nie jest, przed 15 jakoś i mam trening na 16, więc niedługo trzeba wyjeżdżać. Mam trening do 17, potem mam półtorej godziny na ogarnianie sprzętu i Quantisia, żeby po prostu sprzęt wyczyścić na jutrzejsze zawody. No, to są w sumie zawody, ale bez wyników, na jutro. I potem siadam na Quantisia i będę od 15 do 19, w sumie do 20 w stajni, więc i ja bardzo lubię. I w sumie nie wiem, co jeszcze mam wam powiedzieć. O, i pokażę wam dietę Quantisia, bo mam, już robię jedzonko. Przyszliśmy plusy, Czekusiu. Smaczki. Proszę bardzo. Dzisiaj mamy pierwszy trening razem, tutaj w stajni. Ciesz się. Ciesz się. Ciesz się. Idziemy na trening. Boże, ten mój ten szalik, czy cokolwiek to jest. Kurde, jest tak ślisko. Ja sobie wyjeżdżę na ulicę, sobie pojeździć na łyżwę. Wiedziałam, że się normalnie są na butach, ale jak na łyżwach się trzymam, mam takie lodowiska. Jest tak, wszystko jest zamarznięte, że masakra. Konie się oczywiście ślizgają, więc zużyłam taki beton wysuszony. Plus jeszcze co chciałam powiedzieć. Bo w ogóle no, jak byłam wczoraj na tym, to tak musiałam pojeździć. Oczywiście co zrobiłam? Wywaliłam się. Była przepiękna, naprawdę, nie mogłam ze śmiechu. Dobra, my lecimy na trening. Ogólnie, bo my właśnie myjemy popryk z lemem. I do postaty, a ty polej z szamponem zacznę to czyścić. Patrzcie, jakie mycie. Już! Patrzcie, mamy, mamy tak gorącą czekoladę dla mnie. Ale mi zaparowało w ogóle. Mamy tutaj herbatę ananasową dla... To jest... To też będzie moja herbata nasowa, tylko jest jeden i zrobimy z jednego. To jest dla mnie, jaka to jest herbata? To jest mięta, bo ja kocham mięta. Mięta i tu jest gorąca czekolada dla Leny, bo Laura nie chce. Tak. Ale jest słaba jakość. Bo nie lubię, że mi się zaparowała. Bo ja nie lubię wody. A ja wypiję, bo to będzie gorąca czekolada, a nie kakao. Patrzcie, jak Teksas. Ja też. Teksas! I wyciągnij jeszcze kakao. Na sukcesie. No i ogólnie słuchajcie, nasz sposób na to, jak osłuchy odstudzić. Na to, jak osłuchy odstudzić. Jak osłuchy odstudzić. Jak osłuchy odstudzić. Siódłomy Quantisia.
jestem po treningu z Quentisiem, tata go rozbiera. Patrzcie, przymierzałem czekorowy kanter. To jest rozmiar pony. No, niestety nie da się dopiąć. Ten pony jest ogromny. Widzicie zresztą sami. Nie da się dopiąć, więc do czekera się nie nadaje. Kładzieć był dzisiaj super. Tylko ja trochę nie fajna. No nie? No, co tam? Robimy pudełeczka dla czekera, potem dla Quentisia. Matko, nie widać mnie, ale ja tu jestem, dobra, zmówię. Słuchajcie. Trening był w sumie fajny. Ja bardzo lubię mieć treningi z panią Ewą. Teraz taki, wiecie, to był jeszcze nowy trener. Naprawdę, ona bardzo ładnie jeździ. Mi się tak podoba, że mi tak chciała jeździć. Ale no, dobra. Słuchajcie. Trening wyglądał tak, że ja się trochę popsułam ujeżdżeniowo. No bo wiecie, skoki i ujeżdżenie są zupełnie dwa inne różne sporty. Bo wiecie, w skokach to tam idziecie, skaczecie i jakby nikt wam nie patrzy na łydki czy na coś tam. W ujeżdżeniach to jest bardzo ważne. Ja dzisiaj nad tym właśnie pracowałam, żeby te łydki mieć ogarnięte. I nad dosiadem sobie pracowaliśmy, to też mi się trochę popsuło. No, ale Quentis był super. I wam teraz powiem, co dostaje Quentis. Na początku rozpakowałam ten. I w ogóle takie rzeczy organizacyjne. Tylko po prostu to wczytał. Jeszcze i kończyłam dostaję jedną moją miarkę owca, do tego garstkę sieczki. Zostanie będzie kolacja.